Hej, hej, tu Mondar, mam do was taką malutką prośbę, jeszcze nim zaczniemy. Jak pewnie zdążyliście już zauważyć, YouTube od jakiegoś czasu wprowadził dość dziwne środki walki z hejtem w internecie, czy coś koło tego. Przykładem takowej działalności jest chociażby ukrycie widoczności łapek w dół pod filmami. Teraz wygląda na to, że YouTube pcha się z tym troszkę dalej i dodał eksperyment zwiększy rygorystyczność. Sam nie wiedziałem do końca o takowej opcji. Jednak od tak pod moim ostatnim filmem wszystkie komentarze zostały ukryte na pewien czas. Nie wiedziałem troszkę o co chodzi, więc wstawiłem film jeszcze raz i odznaczyłem, żeby zezwalać na wszystkie komentarze. Jednak znowu coś zadziało się nie tak i znowu wyłączyły mi komentarze pod tamtym filmem. Teraz chyba jest stabilnie, komentować ten film dalej się da. Jednakże rzecz w tym, że takowe działanie totalnie obcięło zasięgi temu filmowi, a niektórzy chyba nawet nie dostali powiadomienia o tym filmie. Zatem jeżeli mógłbym mieć dla was taką malutką prośbę, jeżeli podczas oglądania moich filmów znajdziecie jakiekolwiek miejsce, gdzie właśnie komentarze są wyłączone, to proszę dajcie mi o tym znać, bo troszkę się zaniepokoiłem. Myślę, że właśnie komentowanie czyichś filmów to jedna z najbardziej tych rdzennych rzeczy w kwestii oglądania kogokolwiek i czegokolwiek w internecie i myślę, że odebranie takowej możliwości widzowi jest po prostu złe. I naprawdę źle się z tym wczoraj poczułem, że YouTube tak odznaczył mi coś takiego. Ponadto, jeżeli chcecie mnie jakoś wesprzeć czy coś, to możecie wbić na tamten film, jeżeli go nie widzieliście, jeżeli nie chcecie tego oglądać, to po prostu zostawcie pod nim kciuka w górę i napiszcie jakikolwiek komentarz, bo będzie mi po prostu bardzo miło, bo nie ukrywam, że spędziłem troszkę czasu nad tym filmem i opowiedziałem o czymś, co bardzo lubię i co umilało mi dni w ostatnich kilku tygodniach. Z góry dzięki i uważam, że możemy zaczynać. Spośród całego ogromu poziomów w Backrooms jest kilka, które naprawdę wyróżniają się od całej reszty. Są to niejakie poziomy enigmatyczne, a jednym z nich jest poziom zabaw, o którym już zdziebko wspomniałem w jednym z moich poprzednich filmów na temat tego świata. Poziom, który w teorii jest na maksa niebezpieczny, jednakże w praktyce wszyscy bardzo dobrze się tam bawimy. Nie brak tu ciast zrobionych z ludzkich ciał, babeczek czy innych wyrobów piekarniczych również zrobionych z ludzkich ciał, a ty zawsze możesz przyjść tutaj na przyjęcie urodzinowe, by zostać jednym z tych ciast. Cześć wszystkim, jestem Mondar i witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie, w którym zajmiemy się poziomem fun, poziomem zabaw w Backrooms, a jednocześnie opowiem troszeczkę o wojnie zabaw, która miała dość duży związek z tym miejscem, a także wyjaśnię w tym filmie dwa bety także z nim związane, czyli niejakich party goers, których w tym filmie będziemy nazywać imprezowiczami, a także party poopers, których w późniejszej części filmu nazwiemy, a w sumie dowiecie się później. Zatem myślę, że dzisiaj będzie całkiem ciekawie. Nim zaczniemy, strzel kciuka w górę pod filmem, a także zostaw suba na kanale, jak jesteś tutaj nowy, bo chciałem dobić tych 200 tysięcy widzów jak najszybciej. Zapraszam cię również na mojego Instagramka, link w opisie. Tymczasem ja nie mam zamiaru przedłużać. Moi drodzy, bardzo proszę, rozsiądźcie się wygodnie, albowiem przed wami kompletne wyjaśnienie wszystkiego związanego z poziomem fun w Backrooms. Zacznijmy od tego, iż poziom zabaw należy do listy poziomów enigmatycznych. Są one miejscami w Backrooms, które nie mają zwyczajnego położenia. Rzecz jasna na liście poziomów typu 1, 2, 3, 21, 38, 44. Innymi są The End, o nim już kiedyś wam wspomniałem, jest to ta fajna biblioteka, z której to na bank wyjdziesz z Backrooms, a także poziom minus 0. Chociażby takie The Hub jest tego częścią, czy na przykład poziom Wykrzyknik, Metro czy poziom Alfa. Nawet Shady Grey tu jest. Są to niezwykle tajemnicze miejsca. Część z tych poziomów jest bezpieczna, natomiast większość z nich jest niebezpieczna. I to nie wszystkie enigmatyczne poziomy odkryte do teraz, natomiast pewnym jest, że jest ich znacznie więcej, tylko po prostu jeszcze ich nie odkryto i nie wiadomo, co mogą one skrywać. Jednym z nich jest właśnie Level Fun, poziom zabawa. Wedle skali trudności przetrwania poziom ten został sklasyfikowany jako piąty... Nie, wróć, przecież jest kompletnie bezpieczny. Nic ci się tu nie stanie. Bo w końcu przecież Level Fun jest najlepszym poziomem w całym Backrooms. Najzabawniejszym. Jest to malutki pokoik imprezowy, w którym znajduje się dużo ciast. Ciastek, wody migdałowej. Jest tutaj bardzo zabawnie, tylko pamiętaj, żeby nie denerwować gospodarza. Żeby wejść do tego przecudownego miejsca, musisz albo snowclipować się przez sufit na poziomie pierwszym, albo wejść do okna, z którego wychodzi konfetti na poziomie 188, jednakże najlepsze wejście, to główne, jest na poziomie 283. Tam znajduje się szereg podwójnych drzwi, a jedne z nich mają na sobie słowo fun napisane dużą, wielokolorową czcionką. Jest to centralne miejsce imprezowe w całym Backrooms, wiecie, imprez urodzinowych, możesz na przykład przyjść tam na urodziny Facelinga, który może chciał cię zjeść innego dnia, albo na urodziny Hansa czy czegokolwiek, nawet tego starego dziada z poziomu 5.
I taki właśnie jest ten level fun, totalnie nic ci nie grozi. Hehe, wyjście? A po co ci wyjście? Po co chciałbyś stąd wyjść? Zostań. Oczywiście te wszystkie ziomki związane z tym poziomem to zwykli lichwiarze, którzy kłamią, okej? A poziom ten absolutnie nie jest tym, czym mógłby ci się wydawać. Tak naprawdę jego poziom trudności przetrwania to 5, tylko ci spryciarze sobie to pozmieniali, jak gdyby to zakleili. I może zacznijmy od tego, iż typki, które mieszkają na tym poziomie, zwabiają swoje ofiary do środka, a następnie zamieniają je w ciastka, ciasta czy jakieś babeczki. Na bank w ten sposób powstał cupcake we FNAFie. Podstawowymi jednostkami zamieszkującymi to miejsce są partygoers. Wprost mógłbym to przetłumaczyć jako imprezowicze. Żyją oni właśnie na poziomie zabaw, lecz także mogą pojawić się na poziomie 188. Są bardzo inteligentni i agresywni i mają bardzo szorstką skórę i są bardzo wysocy. Co ważne, są także dwunożni. Zasadniczo ich skóra ma żółto-czerwony odcień, natomiast może też być niebieska, zielona czy w zasadzie w jakimkolwiek kolorze. Ich twarze są kompletnie gładkie, jak u jakiegoś Slendermana, jednakże w miejscach, gdzie powinny być oczy i uśmiech, te zostały dosłownie wykrojone. Chwilę temu wspomniałem, że są to istoty bardzo inteligentne. Bowiem tak, m.in. widziano je w trakcie przechodzenia przez backrooms w poszukiwaniu ofiar, użytkowaniu różnych maszynerii, czy na przykład zastawianiu na swoje ofiary pułapek. Jako takowej przynęty zazwyczaj używają balonów, więc jeżeli będziesz kiedyś przemierzał backrooms i zobaczysz balon samotnie latający sobie po tym miejscu, to po prostu uciekaj, okej? W zasadzie jeżeli gdziekolwiek spotkasz jednego z nich, to po prostu uciekaj. Są oni dosyć wolni, więc na bank cię nie złapią, jeżeli się postarasz. Jednak musisz uważać, żeby cię nie dotknęli, bo wtedy kaput, po godzinie staniesz się jednym z nich. Poziom fun jest tak jakby ich centralą, gdzie zabierają wszystkie ciała i tam robią z nich wszelkie wyroby piekarniane. Aż walnąłbym pewnym żartem odnośnie pewnej piekarni, ale sam stwierdziłem jakiś czas temu, że nie ma co o tym mówić, bo uznałem, że jest to po prostu dość szkodliwe, więc zostawmy te piekarnie. Jednakże jeżeli już zabraliśmy się za temat partygoers, to grzechem byłoby nie wspomnieć o wojnie zabaw prowadzonej z niejakimi party poopers, którzy już nie żyją, bo zostali totalnie zanihilowani w trakcie wojny zabaw. Już tłumaczę, o co chodzi. W przeszłości partygoers rezydowali na poziomie 52. Znani byli z tego, że byli totalnym przeciwieństwem imprezowiczów. To jest na przykład, że byli bardzo przyjaźni, pomagali wszystkim, których spotkali. Ratowali wielu wędrowców z niemiłych sytuacji, a także później oferowali im pomoc. Ich baza na tym poziomie zwała się Pokojem Nudy, gdzie zabierali zagubionych wędrowców, dawali im wyżywienie, jakieś spanie czy cokolwiek, dużo koleżeństwa. Jednakże gdyby którykolwiek wędrowiec zaatakował party poopersa, to brzmi tak źle, że muszę znaleźć jakieś tłumaczenie. Okej, mam, nazwijmy ich stypiarzami. Zatem jeżeli którykolwiek wędrowca zaatakowałby stypiarza, inni stypiarze rzuciliby się na niego i zrzuciliby ich do imprezowiczów, by tamci zrobili z nimi co trzeba. Oczywiście według imprezowiczów, nie? Stypiarze prezentują się jako mężczyźni ubrani w czarne bluzy, a także niebieską maskę, przez co nigdy nikt nie widział twarzy żadnego z nich. Oficjalnie udokumentowane jest, iż oni nigdy nie pokazali swojej twarzy, nawet jeżeli ktoś grzecznie ich poprosił. W kwestii pokoju nudy warto wspomnieć o pokoju 172, czyli takiej jak gdyby klasie. I o tym trochę później, bo chyba pasowałoby wspomnieć o wojnie zabaw. Wojna zabaw wydarzyła się 6 września 2020 roku. Wydarzenie to miało miejsce na poziomie 52, a zakończyło się nazajutrz, 7 września 2020 roku. Walczyli tutaj imprezowicze i stypiarze, jakkolwiek by to nie brzmiało, i chyba dobrze wiecie, kto wygrał tę wojnę. Zaczęło się od tego, iż stypiarze chcieli zerwać jakiekolwiek więzi z imprezowiczami i zbuntowali się przeciwko nim. Był to swoisty proces wymierzony w ich imprezy, które związane były bardziej z wabieniem wszystkich wędrowców i zamienianiem ich w ciasta. Albo zwyczajnym zamienianiem ciał w ciasta i inne wyroby piekarnicze. Stypiarze nie chcieli już mieć z tym nic wspólnego, natomiast z drugiej strony imprezowicze stwierdzili, że zrekrutują kilku odkrywców, wędrowców, żeby pomogli im pokonać stypiarzy, a argumentem za tym było ponowne odesłanie ich do rzeczywistości i dosłownie wyjście z backrooms. Oczywiście imprezowicze skłamali, a jakże. 7 września 2020 roku imprezowicze uznali swoje zwycięstwo i jednocześnie stwierdzili, że w trakcie zmagań z ich strony ponieśli tylko jedną śmierć. Co jest oczywiście kłamstwem, bo to lichwiarze i nic więcej. Tak naprawdę było tutaj setki, może tysiące śmierci po ich stronie,
ale oczywiście się do tego nie przyznają. Po zakończeniu wojny na tablicy w pokoju 172, czyli właśnie w pokoju nudów, imprezowicze napisali na tablicy, że wojna jest już skończona, podpisali się pod tym emotikonem uśmiechu, co jasno wskazuje, że byli to oni. I właśnie w ten sposób cała populacja stypiarzy zniknęła. Jednakże Backrooms Fandom wspomina jeszcze o trzech innych wojnach zabaw. Mowa tu o pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej, lecz każda z nich różni się w zasadzie tylko ilością żołnierzy i ilością poległych, więc raczej nie ma tutaj czego opisywać. W każdym razie we wszystkich z wymienionych przypadków scenariusz jest identyczny. Stypiarze przegrali, a imprezowicze wygrali. Na sam koniec kilka słów o poziomie 52, czyli miejscu, gdzie kiedyś stypiarze mieli swoją bazę. Jest to nic innego jak 100-kilometrowy korytarz szkolny. W kwestii jakichś bytów zamieszkujących to miejsce mamy tutaj chociażby nauczycieli, którzy będą dość przyjaźnie nastawieni, żaden z nich nie będzie miał jakichś specyficznych rysów twarzy. Generalnie do czasu ataku imprezowiczów było to naprawdę przyjemne i milutkie miejsce. Tak jak mam nadzieję, że przyjemniutko oglądał Ci się ten odcinek. Jeśli tak, to nie zapomnij o zostawieniu pod nim kciuka w górę, a także suba na kanale, jak jesteś tutaj nowy. Serdecznie zapraszam Cię do obejrzenia moich poprzednich filmów i wyczekiwania także tych następnych, a także do wpadania na mojego Instagramka, TikToka i tam resztę, wszystkie linki macie w opisie tego filmu. Zostaw suba, jak jesteś tutaj nowy, bo dobijemy czym prędzej 200 tysięcy widzów. Strzel także kciuka w górę pod tym filmem, aby mógł się gdzieś tam dalej fajnie pozycjonować. Tymczasem wytrzymajcie się do kolejnych odcinków, mówi do Was Mondar, miłego dziękuję Wam wszystkim, trzymajcie się, cześć!